Witam, nazywam się Piotr Pudełko, jestem instruktorem metody Wima Hofa, jogi i tai chi. Ten krótki filmik będzie wprowadzeniem do właściwej sesji oddychania. I będzie to sesja oddychania dla osób starszych. Oddychanie jest jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym, procesem fizjologicznym. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie oddychania, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić życia bez oddychania. I mamy dwie rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę przy oddychaniu, na które będziemy po prostu podczas ćwiczeń oddychania. Po pierwsze, oddychanie pełne, czyli oddychanie przeponowe, czyli nie oddychanie tylko klatką piersiową, ale właśnie przeponą. Tu jest przepona. Jak również, być może zauważyliście już, oddychanie przez nos. Są jakby dwie szkoły, tak samo dwie szkoły, jeśli chodzi o oddychanie przeponowe, jak i o oddychanie przez nos. Bardzo często spotyka się, że oddycha się przez nos, robiąc wdech przez nos, a wydech ustami. Nie ma w tym nic złego, można w ten sposób robić. Ważne jest, aby wdech był nosem. Starać się, żeby był nosem. Jeżeli nie będzie nosem, jeżeli ktoś ma zatkane zatoki i nie jest w stanie tego zrobić, no to trudno. To trzeba po prostu ćwiczyć, na ile się da, żeby był nosem, żeby oddychać. I właściwie tyle, jeśli chodzi o wprowadzenie. A ten filmik zrobiłem tylko dlatego, jak wprowadzenie, żeby nie trzeba było powtarzać wiele razy, jeśli będziecie chcieli sobie powtórzyć oddychanie kilka razy. Dziękuję.